Witamy was, kochani, bardzo serdecznie z tej strony Małżeństwo, Gra, Perla i Rojo. Kochanie, witam cię serdecznie. Witam ciebie, witam was. I słuchajcie, czym dla mnie właśnie seria The Worms jest, mieliście w jednym z ostatnich odcinków sentymentalnie przez gry i tak się ułożyło w moim życiu, że wielokrotnie oddawałem się zabawie na wspólne eksterminowanie robaków z wieloma ważnymi osobami w moim życiu, ale z Perlą jeszcze nigdy. Jeszcze nigdy, mimo że Perla, jak się jeszcze nie znaliśmy, też również grała w tą grę. Nie pamiętasz jaką część, kochanie? Oj, nie pamiętam, ale na pewno spędziłam przy tym kupę godzin, bo miałam naprawdę niezły ubaw. Także różne tryby. Tak, no, także jesteśmy sympatykami jednak standardowego, oldschoolowego, ale ładuj, tak jak to się zaczynało. Czekaj. Widoku właśnie 2D i wybraliśmy sobie tutaj Worms Reloaded. Bodajże wszystko to, co miały Armagedony, dwójki, Worms World Party. Okej, jestem ready. Musisz kliknąć jeszcze żaróweczkę. Ale kliknęłam i mi się pali. A nie, to teraz może. Teraz. I mamy tutaj dwa tiby. I zagramy sobie w normalny i zagramy sobie potem forty. Aha, tutaj sobie wybieramy sobie planszę. No, ta wygląda bardzo sympatycznie. Nie. Nie? Ta? Też nie, dalej. Jestem wybredna. No zauważyłem. Ta jest kolorowa. Dobra, ta jest kolorowa, dajesz. Dobra. Jest. Mamy swoje teamy. Ponazywaliśmy je śmiesznie. Będziemy różnymi youtuberami nazywać. Właśnie, nasze robaki. Tak, wczoraj sobie raz przetestowaliśmy. Już też się fajnie bawiliśmy. O Jezu, że jestem taka troszeczkę ukryta, no ale może... Oj, zrypiesz się, a cwaniaku. A nie, już tu troszeczkę obcykałam, ale nie mam za bardzo tutaj możliwości. Cicho sobie, chyba coś wypalę tutaj. Jest palnik, jest i palnik. No, strategicznie. Tylko muszę jeszcze się schować troszeczkę. Oj, dobrze. Także po prostu mamy już troszeczkę z Perlą dosyć strzelania. Coś w tym stylu, po prostu chcieliśmy... No właśnie, coś urozmaicić, nie? To jest takie, mi się wydaje, jeżeli chodzi o zbliżające się święta, super sprawa, jeżeli chodzi o spędzanie wolnego czasu właśnie w gronie najbliższej, można się świetnie przy tym bawić, zapewniam. Jeżeli ktoś nie miał okazji ani styczności tutaj do czynienia w ogóle z Wormsami, no to zdecydowanie zachęcamy. O nie, wykopiesz mi lisa. Gorzej. Właśnie, jeżeli chodzi o mój team, no to jest Perla, czyli ja, szwagier i dołączyłam tutaj Lisa i Saskę. To są tacy moi dobrzy znajomi z uczelni. Mimo tego, że studia już nam się skończyły, to dalej utrzymujemy ze sobą, że tak powiem, kontakt. Dobry kontakt. Dobra, co ja tu mogę... No Jezu, ja tu jeszcze nie mam wszystkiego, bo to się będzie tak stopniowo odblokowywało. Tu by się przydała, kurczę, właśnie naprowadzana rakieta, ale jeszcze chyba nie mamy do niej dostępu. Perla, bliżej mikrofon daj sobie ust. Dobrze. Sorry. No i jedziesz fagrem. Ej, sobie tak... Aha, bo ja mam za dużo czasu. No, czekaj, ja musisz go wybrać. Popaść troszeczkę. Ruszmy się. Nie, spanikowałam. Co to było? Coś się sfrizowało. No i co się dzieje? Nie wiem, nie podoba mi się to. Ups. Opóźnieniu, jak ty mówisz do mnie. Ała. Dobra, no nieważne. Okej, to w tym momencie... No i mnie tu też wywaliło bardzo brzydko. Zobaczymy, co my tu mamy. Bunker Buster. O, to może być dobre. Aha, jak co, to nie reagujcie na moje dziwne dźwięki, bo mała mi tak kopie w brzuszku, że nieraz... Wiesz, śmiesznie piszcze. Dobra, spoko, rozumiemy. Chcę sobie przypomnieć, jak tutaj działał generalnie Bunker Buster. Nie, Mike! Mike! Mike, nie! No swojego, co ty chciałeś zrobić dziwnego? Zapomniałem po prostu, jak działa Bunker Buster, on po prostu leci przez pion, drąży i wybucha. Ale okej, dobra, no, uczymy się na błędach, tak? A. Dobra, to może ja z nim też tutaj podziałam. To na seta może. O ty! O, było mocno. A Rojo tam schowany, więc do niego nie jest tak łatwo. Pozdrawiamy seta, sorry seto. Sorry seto. Musiałam. Spokojnie, będzie zaraz wyrafinowana zemsta, skarby. Co tu Rojciu teraz wymyśli brzydkiego? No, nie będzie tutaj łatwo, kurczę, ty tu jesteś nieźle schowana. Właśnie, nategował. Więc nie masz zetnia tutaj jakieś pola do popisu. No niespecjalnie, kurczę. Chyba, że poświęcisz swojego, nie wiem kto tam jest ukryty. Rok? Rok się tak szczepnie schował za lisem. Tak. Daj na nich. Aj! Naprowadzaną chciałem tutaj cię uszczknąć. Wyszło czy nie, bo patrzyłam tam na rokach. Nie wyszło. Także świetna gra, partyjkowa. Ja już sobie mogę rundka w szachy troszeczkę. Nie, mogłam go tu... Co ja kombinuję, znowu brzydko. I ta presja czasu. Tak, presja czasu. Z kisiem. Jakieś kukszczańca, co ci może? Ja bym ci tu coś zasugerował, ale... Odkryj to sama, co mogła być teraz zrobić. Ja ci to dam, ale ja się boję, że nie zdążę. O nie! O, Perla! Coś tak blisko beczek. Ale troszeczkę mi tam też ubrało, no ale trudno. Nie, mogłam go tam wykopać, ale wiesz, taka brutalna wobec Roka, no nie wiem. Okej. A my tu tak w miarę blisko siebie jesteśmy, Perla i Rojo. Będziemy walczyć na sam koniec. Może to będzie decydujące starcie? Niewykluczone, niewykluczone. Co by to by tu najlepiej zrobić, kurczę, w tym momencie? I oddalaniem ekranu też to możesz pokazać na tym, nie wiem jak ty masz akurat widok. Tak, 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 ja tutaj mam lepiej. A, się teleportował. Kombinować, tak? Teleport to jest który znaczek? Się kurde, te Wormsy śmieją jak ten chłopaczek w rodzinka.pl. No, coś tam jest. Czekaj, ja sobie wziąłem swoich ukochanych wściekłych Szkotów, a ty polskie odgłosy. Tak, takie słodziutkie. O, seta. Ile mu tam ubrał? 30. Bardzo. Myślałam, że będzie gorzej. A ja mogłam tam skoczyć, ależ dobra. Mam nadzieję, że się Rojo szybko do mnie nie dobierze. Naprawdę bardzo przyjemna gra, taka na wyluzowanie. Coś innego przede wszystkim, wiesz. Ja nie widziałem za dużo materiałów wideo właśnie z tej gry na YouTubie. W koda gram, a takie urozmaicenie do mnie i uspokojenie teraz przed świętami to jak najbardziej. Oh yeah, pora na Szatiego. Nie, i jeszcze Berta, no kurde. Żegnajcie! Niech no cię złapie! Robik, o nie, ja cię jeszcze złapię właśnie. Co ty jeszcze chcesz tu kombinować? Idziesz się ze mną pożegnać? Nie. Strzelba ma 2 pociski, także chciałem się ukryć i oddać strzał. Aha, więc jeszcze tu chciałeś dotagować, tak? Co mi tu przyszło? Perły zagłady. Kontra Shielders. No, cwaniaku. Co zrobisz? Spalę seta. Nie! On jest dobrym człowiekiem. Nie! A jest, dobra. No! Będzie się smażył w piekle. Jeszcze do wody wpadnie na końcu. Jeszcze... Jeszcze na pompę! Jeszcze minę zaaktywuję. Nie! Masakrę tu zrobiła! 148! Kurde! Ale Rojo nie ucierpiał. Rojo tam bardzo schowany. Jestem bardzo zabunkrowany. Potarczę na tym swoim, na tej swojej mordeczce. Gdzie ty mam swoją starą dobrą linę, bo jej nie widzę? Ninja jest. Tej liny mi brakuje. Jest lina? Jest lina. No to myśmy wczoraj... Ło, toś pojechał. Spokojnie, spokojnie. Leci czas, nie zdążysz, wpadniesz do wody. Już po tobie. Ta, myślisz, że jesteś już taki sprawny? Dobrze, wiesz, jestem bardzo sprawny, kiedy sytuacja tego wymaga. Wpadniesz do wody, wpadniesz do wody. Aj, jak się chciałem ukryć. A ja myślałam, że ty mi chcesz liną i że chcesz tego, że chcesz mi tam pompkę podstawić i uciec, a to ty tak to roz... Może faktycznie masz rację, że byłaby to lepsza strategia w tym momencie? A, co by tu zrobić z Majkiem Brzydkiego? Aj, wiem, że Majk ci się podoba, Perla. No nie, to tak miało zabrzmieć, no ale dobra, czekaj, lina jest? No nie, jest, dobra. Nie wiem, czy ty gdzieś wydostaniesz. Cichutko. Ło, nie, co ja robię? Bo nie przykleiłam się do niego, to inaczej. No wszystko jasne, Perla, wszystko jasne. Wszystko widać na załączonym obrazku. Czemu ja nie mam pistoletu? Ej, nie no, teraz to se zmaściłam, ja już... Dawaj spację, nie... bo jesteś przyczepiona liną. Ruszmy się! Kliknij spację, odlep się. Odlep się? Nie, panika! Jesteś przyczepiona, okej? No. No dalej! Nic nie zrobię. No i szybko, prawy, strzelba, pistolet i w twarz. Oj, Perla. Oj, ten wykorzystam, niecnie. Nie, i teraz ten się... Co ja chciałam, przecież ja mogłam... Ale nie miałam tego pistoletu. Nie rób mu nic, widzisz, Sasi ci nic nie zrobiła. Nie będziesz takiej hojny, no. Czemu ja nie postawiłam po prostu, no? Sayonara! Ja pierdzielę, no nie mogę tego przeżyć, no. To może przyszło. No, nie przeżyłaś, nie. Przynajmniej Saski. Tu jestem! Dobby! Dobby! Perla kontra Rojo, dosłownie? Nie! Nie! O! Ależ wpadł bezpiecznie. Widziałeś to? No proszę bardzo, kurczę, no wyrównanie się robi. Zrzut! Are you still playing? Yes, sir. Yes, I'm ready. Your magic, by the way. Yeah. Rok tutaj coś zdobył ciekawego. Żyćko. Za ciebie właśnie. On jest niebezpieczny. Kurczę. Ja za mało czasu mam na jakąś wykwitną dywerchę. Ej, ty masz wszystkie? Nie, nie masz jednego robaka, a mi zostały dwa tylko. Ojej, czyś. Kryć się! To była dobra kryjówka. No to jest właśnie sztuka, dobrze wykorzystać teren i zachować się adekwatnie do sytuacji. Pożyczył mi tutaj też jakichś takich... To się teleportuj. Nie. Spróbuję coś innego, ale to będzie na pewno raczej nieudane. Tak, teleportuj się w wodę, Hopie, cichutko. Daj mi się skupić. It's time for szwagier. Widzisz, jak gra? Franca jedna. Ruszmy się! A to nie tak. Perla nie ogarnia. Ruszmy się! O, zbytnio nie podziałałam. A co to było? Bo to chyba nie było rakieta. Tak, ciężko prowadzić, bo ją trzeba w drugą stronę, ale żeby ona poleciała tak... Tak wystarczająco, no to nie jest łatwe. No rozumiem, Dobra, Perla. Bawimy się w ninja. jedyne, co mi nie pasuje, to to, że właśnie na spacji jest strzelanie, a na enterze jest skakanie. Zawsze uważam, że to powinno być na odwrót, nie wiem. Nieraz właśnie zrobiłam tak, że chciałam strzelić, a dałam nie ten przycisk i było po mnie. Ajajaj. Ojejciuś, ojejciuś. Woda, woda. Tak, o. A ile razy tej liny możesz użyć jednorazowo? Nie, o, fuck! Taka panika. O, jak się przykleił! Po prostu na czubeczek ci się udało. Cicho. Tak, cicho. Ciebie tutaj... Czy wpadniesz mi do wody? Czekaj. Muszę mieć pewność, że wpadniesz. Tak, w ogóle zrzuć tu... Holy hand grenade. Dzięki. Jeszcze przeżyjesz. Kurde, to jest Rojo niezniszczalny. Dobrze, ale wyprzedziłaś mnie. Dobra, nie, jesteś tak zabunkrowana tutaj, że to jest tragedia. Syjno. Słucham? A jakieś skrytki to przechodzą tam do góry i ty sobie potem to zabierasz. Czym ty teraz walczysz? Którym? Kurczę, nie wiem co tutaj w ogóle... Co Rojo kombinuje? Jak się idzie w to wkręcić, naprawdę. Ryzyk fizyki. Widzę, że nie chcesz mnie tu podarować. Aj. Tam jeszcze coś było takiego, oj. Ciężko. Przyszło mi już coś nowego. Dobi! Nie ma! Może się ukryć. Że se coś tutaj wykopię. Czekaj. A gdzie jest ten palniczek? A jest tutaj, dobra. Tylko nie wiem, żebym ja, jeżeli ja się tu sama nie wpała i gdzieś nie wpadła. Ruszmy się! O, widzę, że masz mikołajkowe czapeczki. Tak, nie, teraz to zauważyłeś. No. Dobrze, tematycznie, podoba mi się. W momencie, chyba jak już wygra ta drużyna, czy kiedy to jest? Słucham? Taniec chyba zwycięstwa sobie ustawiłam. Po co tutaj tworzysz? Się zastanawiam. Niby jest to ponad pół minuty, nie wiem ile to jest, tam 40 sekund, nie zwróciłam uwagi. A to tak szybko leci, naprawdę, że to tylko... Nie tak, to inaczej. Ale to ci troszeczkę zostało, no. Kurde, tak by zbierać to z góry, to by było dobre. Zawsze możesz się teleportować. Daj spokój z tą teleportacją. No wystaw mi się po prostu. To nerwuje. Przecież to nie była aż taka duża wysokość. No kurczę. Blade. Are you still playing? Yes, sir. Are you still playing? Okej, co by tu... Jeszcze mam tą linkę. Nie mam już liny. Niedobrze. Dobra, spróbuję się stąd wydostać. Idź do Perli. Tak. Miałem tu... Chociaż nie, kurczę, przecież ja tutaj mam... jetpacka. Aha, tym się lata. I to zbiera to wszystko, no. Tutaj właśnie tych opcji do wykorzystania. Wczoraj tylko raz graliśmy, ale... Faktycznie. Dobra, jedziesz. Czekaj, może się jeszcze przepalę tutaj. Chociaż do góry troszkę. No, przepal się. Będzie wesoło. Uuu. No i trudno będzie się do ciebie dobrać, ci powiem. Ups. Cóż tu? Are you still playing? Dobra. Air support. Tylko wiesz, to ty... Wszystko sam możesz wyzbierać. Ale no, też jestem z automatu, wiesz, wystawiony na twoje ataki, tak? No i żadne już właśnie nie mam do wykorzystania palników i tak dalej. Co ty wyzbierałeś, cwaniaczku? Bo przedtem też coś zgarnąłeś. Ja tam już jakiś lightning strike, kurczę. Za bardzo nie mam gdzie i jak go użyć, ale okej, no. Zobaczmy, bo sam jestem ciekaw. A, jeszcze. To do takich przyjemności na święta, to oprócz Wormsów polecamy wam bardzo, czy no, na rodzinny właśnie wieczorek. A, bardzo fajny film. Wasze Rojo płakał jak bóbr. Mój przyjaciel Hachiko. Hachiko, tak. Film z Richardem Gere, albo z Richardem Gere. Do dzisiaj nie wiem, jak się to wymawia. Ale film fantastyczny, ujmuje za serce. Jak go zobaczycie, to zaraz to Rojo to polecił? Czekaj, no ty teraz mów, bo ja się muszę skupić tutaj na działaniu. No jeszcze dobra, troszeczkę. Dobra. To tak poopowiada, kochani, jeszcze chwilkę o tym filmiku, bo jest naprawdę piękny. A Piesio był malutki, to... Co ja zrobiłam? Piesio, był malutki, to był po prostu tak słodki, że ło. Nie, naprawdę ciepłe, bardzo fajne kino familijne. Filmy na faktach. Troszeczkę to przeobrażone na czasy współczesne, ale fantastycznie się ogląda film. Tylko, tak jak mówię, odpowiedni zapas chusteczek. Dokładnie, ale mówię, to jest kolejna rzecz, którą wam polecamy na święta. Dokładnie. To co roku teraz też moje zagranie nie było do końca przemyślane, ale przez to, że myślałam o Hachiko. Kurczę. Nie, co by tu zrobić? A to ty teraz... Aha, olać to. O, Rok też ucierpiał. Się spali. Ale to zabrało, to tam jest wyrównane. No, powiem ci, Rojo, że podgoniłeś teraz. Nie no, cały czas mniej więcej tak wyrównane są tutaj staty. No, szwagier, co nam pokażesz? Szwagier, się boisz do góry, tam jest bomba. No tak. Ale próbuję. Jak ja jej nie dotknę, to chyba mi nie powinna nic zrobić, nie? Nie, to zjedziesz wtedy. Znaczy musisz szybko po prostu w tym momencie nie przyciśniesz. Szwagier jest za gruby. Oj, szwagier, pojadłeś i nie możesz się szwagier, święta przed nami dopiero. O, więc guzik tutaj. Nie podziałam, a nie chcę stamtąd uciekać. Czekaj, jeszcze sobie coś wydrążę. O. Nie wy! Time is clicking! Time is clicking! I'm gonna get you. Patrz, ale mnie też tutaj troszeczkę szarpnęłaś z tego, co widzę. Normalnie to jest ten, normalnie palnik. To szwagier się sam wykończy, no kurde. O. A ja zobaczymy, co my tu mamy ciekawego. Aha, nie masz, tak? Aha, bo ty tam możesz pozbierać te wszystkie, na. No i tak se... Kurwa, pozbierałem właśnie, no. Stanąłeś, tak? Fuck! Myślałem, że to zbierze, ale fail. What the fuck is going on? A, sudden death. Za długo graliśmy i wszystkie robaki mają teraz 1 punkt życia. Coś ty? No. Coś takiego? No. Wiesz. Taka wizytówka troszeczkę. Serii. No to w sumie nieźle. No, w sumie tak. Widzę, że będzie słabo. Ale to jak jeden, no to... 1 za 1, obydwa padły. Ajajajajaj. No tak! Żegnajcie! Yeah. I tylko po punkciku, tylko do wy... Ja... No to... No to u ciebie zostało 2. Ale też pomysłowe, no bo tak, no bo ile by to można było i tak się siekać, no to... Jasne. Więc jest to też wytłumaczalne. Jak najbardziej, tylko... Co tu? Ciekawe mnie też właśnie inne tutaj też opcje, nie? Na przykład takie, z tego co pamiętam, jak grałam kiedyś w te Wormsy, to też było takie motywy na przykład typu jak najdłużej przelecisz owcą, albo na linię gdzieś się przedostaniesz, czy coś. Takie po prostu warianty do przechodzenia. Nie no, ta broń generalnie sprawiła, że przestałem inaczej postrzegać banany. Oj, a tu atak bananów też jest taki konkretny, nie? No. Bo tam nie poddziałało na szwagra. A to co szwagier może zrobić? No ja nic teraz, no czekaj. Idź do przodu, bardzo do przodu, odważnie, odważnie, Perla. Tak, czemu to się nie przestaje palić? No teleportuje się, no to ty mnie tego, to auto z automatu już będzie po mnie. Dobra, czekaj, jeszcze muszę tym... Ja, ale jestem w naprawdę ciężkiej sytuacji. Wykup się! Dobra, teraz się wystawiłam, no ale już trudno, Bażera, ja tutaj... Nie dojdzie do mnie tak szybko. O nie! To akurat jeszcze ten... Jeszcze poziom wody się podnosi niebezpiecznie. Ha! No. Dobra, to ja tu pozbierałem ciekawego. A, se pozbierał cwaniaczek, no. Wow. I co? Nie mam koncepcji generalnie, jak to tutaj ogarnąć, powiem. Przepaść. Come on, you waste of time. What's this? Nie! No to się, Rojo, po tobie nie spodziewałam. Było to bardzo szybkie. Była jakaś niewidzialna przeszkoda, wiesz, bo wziąłem na to poprawkę, a tu klopsik. Sami... Także... Co mówisz? Perla, nie odginaj tego mikrofonu, tak. Sam tak odginał, przepraszam. Nie, bo cię w ogóle nie słyszę, wiesz, jak tak odginasz, musisz mieć go przy ustach. No, kraj. No, Rojciu, nie mogę. Dlaczego nie możesz? Dobra, tak. Czy ja tu jestem? Ciebie to jest jeden. O, ja cię. Czym bym tu jeszcze mogła? No to jest jednak takie najmocniejsze, chociaż bym cię tu chciała z karabinku albo z łuku, nie. Spróbujemy. Na maksa! Nie! O, i załamał ręce. Spokojnie, znając moje szczęście, ja się pewnie zaraz gdzieś przewrócę, wpadnę i zabiję. Gdzieś się przewrócę. Oj. Bo ja się za chwilę to prędzej utopię, kurde. Chcę mi coś tam rzucić. Nie, Rojo, coś brzydkiego to szykuje. No przecież tam nic nie było, do cholery, no! Szwagra. I co? Wygrałaś! Pozostał jeden marny szwagier. Jest, tańczę, widzisz? No widzę, tańczysz, no. A to wybraliśmy ten sam taniec, z tego co widzę. Tam co ty wybrałeś, no ale tak często bywa, że się czasami... Kurde, super! Fajnie, widzisz, tak nie byłaś pewna, a widzę, że złapałaś bakcyla. Kochani, tak jak powiedzieliśmy na wstępie, chcemy prowadzić taką jakąś nowość, powiew świeżości troszeczkę, żeby po prostu tak sobie pograć. Napiszcie, co sądzicie w komentarzach, jakby co, to przypichcimy następnym razem dla was pojedynek fortu. W sumie mój ulubiony tryb, żeby być szczerym. Kochanie, jak się bawiłaś? Jak najbardziej zacnie. Także zostawiamy was, mam nadzieję, z sympatycznym, ciepłym, świątecznym odbiorem i przekazem, jak i z propozycją obejrzenia filmu Mój przyjaciel Hachiko. Ty jesteś mój Hachiko. A ty jesteś moim Hachiko. Nie, ty jesteś moim Parkerem. Tak, bo właściciel był Parker. Dobra, kochani, trzymajcie się. Serdeczna świąteczna tarcza od Małżeństwo Gra Duet Rojo i... Perla. Hej, tata. Pa.